Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście. Bo zaczynamy, chciałbym, żebyśmy rozpoczęli taką niezwykłą rzecz związaną z Fatimą. Jest piękna rocznica, setna rocznica objawień i szkoda, żeby nam ten czas uciekł, żebyśmy nie skorzystali z tej łaski, którą nam daje Pan Bóg. Aczkolwiek droga, którą się podejmujemy i to, do czego wzywa Maryja w Fatimie, na pewno nie jest rzeczą prostą, może też tym bardziej w dzisiejszych czasach jest to rzecz niełatwa, bo Maryja przede wszystkim wzywa do wynagradzania i do pokuty, co w dzisiejszych czasach jest niemodne, tym bardziej cenna jest Wasza obecność tutaj dzisiaj, na tym spotkaniu i tych, którzy jeszcze gdzieś tam w trakcie dołączą, później słuchając o tym naszym spotkaniu, tego naszego spotkania w internecie. Moi drodzy, tak sobie pomyślałem, gdy zbliżała się setna rocznica objawień fatimskich, co zrobić, jak uczcić ten szczególny czas. Oczywiście moglibyśmy pójść najprostszą drogą i po prostu powiedzieć sobie, no będziemy się modlić na różańcu, bo to Fatima taka wydaje się różańcowa. I tak sobie na początku pomyślałem, jest 100 lat od objawień, to zróbmy w tym czasie od maja do października 100 różańców, 100 dni postu i 100 godzin adoracji. Ale później sobie pomyślałem, że to chyba będzie nas więcej. I chyba trzeba troszkę wyżej sobie poprzeczkę podnieść, tym bardziej, gdy się czyta objawienia i prośby Matki Bożej w Fatimie, to ona naprawdę oczekuje bardzo konkretnej pokuty i bardzo konkretnego wynagrodzenia. Moi drodzy, gdy zaczynały się objawienia w Fatimie, później wielu się zastanawiało, dlaczego akurat Fatima, dlaczego akurat to miejsce. I pan Łaszewski, o którym wspominałem już w niedzielę na kazaniu w swojej książce, pisał także, cytując siostrę Łucję, pisał, że Bóg rozpoczyna od przygotowania słabych narzędzi, którymi pragnie się posłużyć, by podkreślić, iż dzieło należy do Niego i że to On jest tym, który działa, realizując w pierwszej kolejności plany swego nieskończonego miłosierdzia. I dlatego, moi drodzy, została wybrana Fatima, mała, skromna wioska w Portugalii. Dlatego zostały wybrane po prostu zwykłe, najbiedniejsze, najprostsze dzieci. Jacynta, Franciszek i Łucja. To jest troje dzieci, którym Matka Boża się ukazywała i objawiała. I moi drodzy, jeżeli dzisiaj jesteście tutaj, to jesteśmy w takiej świadomości, od tego chyba trzeba zacząć, żeby mieć tę świadomość, że Pan Bóg posługuje się słabymi narzędziami, którymi jesteśmy my. Czasami może będziecie mieli wrażenie przez ten czas i w czasie, gdy ja będę mówił o pokucie i wynagrodzeniu, że to jest nie dla nas, że to jest zbyt trudne, i że to chyba powinni ludzie podjąć mocniejszej wiary i głębszej duchowości. I to będzie najbardziej błędne myślenie, jakiego możecie się dopuścić w najbliższym czasie. Bo tak jak Fatima, tak i dzisiaj Pan Bóg wybiera słabe narzędzie, czyli nas, żeby się nami posłużyć, by podkreślić, że to, co zaczynamy, to nie jest dzieło nasze. Że to, co się dokona przez te najbliższe miesiące, to jest dzieło, którego autorem jest Pan Bóg. I w takim duchu podchodźcie do tego wszystkiego. Nie przerażajcie się czasami tą poprzeczką, którą stawia nam Maryja w Fatimie, ale ona musi być wysoko podniesiona, dlatego że rzecz toczy się o rzeczy najważniejsze i gra toczy się o rzecz najważniejszą, mianowicie o zbawienie drugiego człowieka. I moi drodzy, to, co jest pierwsze, wybrzmiewa w Fatimie, to jest przede wszystkim wynagrodzenie i pokuta. I to są jakby dwa główne tematy, które mamy z Fatimy z objawień. My czasami Fatimę bardzo spłycamy tylko do tego, że Maryja wzywa nas do odmawiania różańca,
i obchodzenia pierwszych sobót miesiąca. Otóż nie, bo tam jest o wiele głębsze przesłanie i chciałbym, żebyśmy je odkrywali przez ten najbliższy czas. 10 grudnia już było po tych objawieniach Trojgu dzieciom. W 1925 roku objawiła się siostry Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce. Ten obraz czy wizerunek Matki Bożej z pewnością każdy z was kojarzy, wielu z was ma w domu. I wtedy Dzieciątko powiedziało siostrze Łucji: miej współczucie z sercem Twojej Najświętszej Matki, otoczonym cierpieniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał. Moi drodzy, to jest cały problem i troska Matki Bożej, że coraz mniej jest ludzi, którzy potrafią i chcą wynagradzać. Coraz więcej jest ludzi, którzy proszą, którzy czegoś chcą, a coraz mniej jest ludzi, którzy chcą wynagradzać i zadośćuczynić. I teraz jak ważna jest intencja zadośćuczynienia, przypomina nam sam Jezus, który mówił siostrze Łucji, że wartość nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca uzależniona jest od tego, czy ludzie mają zamiar zadośćczynić. Dlatego siostra Łucja rozpoczyna swoje zapiski w dzienniczku duchowym taką uwagą: nie zapomnieć o intencji wynagrodzenia, która jest bardzo ważnym elementem pierwszych sobót miesiąca. Moi drodzy, wynagrodzenie. Chciałbym, aby to nam brzmiało bardzo głęboko przez ten najbliższy czas. To, co wszystkie podejmiecie, będziecie mieli różne intencje, ale ta pierwsza niech będzie wynagrodzenie. I za chwilę, dzisiaj i później przy najbliższych spotkaniach będziemy sobie odkrywać i będziemy pokazywać, jak my dzisiaj potrzebujemy wynagradzać. Będziemy pokazywać sobie na tle 7 grzechów głównych, w jakie dzisiaj grzechy człowiek się wikła. Jeżeli nie wy, to wasi bliscy, o czym mówiliśmy sobie w niedzielę. I dzisiaj wielu z was jest nie dlatego, że to wy potrzebujecie, ale jesteście dzisiaj ze względu na swoich bliskich, którzy siedzą w bardzo głębokich grzechach. Grzechach nałogowych, grzechach związanych z oddaleniem się i odwróceniem się zupełnym od Pana Boga. I za nich trzeba dzisiaj wynagradzać. I to, co możemy dzisiaj zrobić dla nich najcenniejszego, co nam wskazuje Maryja, to wynagradzać za ich grzechy, czyli ratować ich i wyrywać ich z grzechu. Moi drodzy, to jest dla nas ludzi najważniejsze i to powinno być najważniejsze. Zbawienie człowieka. My dzisiaj się martwimy o to, czy nasze dzieci będą miały pracę, czy nasze dzieci będą miały gdzie mieszkać, jak wezmą ślub, czy nasze dzieci będą zdrowe i tak dalej. Tych trosk mamy milion, ale czy w dzisiejszych czasach umyka nam to jedno najważniejsze. Czy nasze dzieci, czy nasi bliscy będą zbawieni? Gdy patrzymy na to, jak żyją, w jakich grzechach tkwią. To jest pierwsza rzecz, wynagrodzenie. Druga rzecz, która się pojawia w Fatimie, to jest modlitwa różańcowa. Wizję piekła, która była przedstawiona dzieciom z Fatimy w lipcu 1917 roku, najbardziej przeżyła Hiacynta. I Hiacynta najbardziej przeżywała i martwiła się tym, że tak wielu ludzi idzie do piekła. I Hiacynta kiedyś mówiła: ta Pani powiedziała nam, abyśmy odmawiali różaniec i ponosili ofiarę o nawrócenie grzeszników. Teraz, gdy będziemy odmawiali różaniec, to będziemy odmawiali całe zdrowaś Maryjo i Ojcze nasz. Siostra Hiacynta, która widziała, jak bardzo cierpi człowiek, który trafia do piekła, rozumiała, że trzeba odmawiać różaniec dla ratowania tych dusz i dla ratowania człowieka. Tylko, moi drodzy, proszę pamiętać, że przy Fatimie, za chwilę jeszcze do tego dojdziemy, nie chodzi o ratowanie dusz czyśćcowych. Chodzi o ratowanie tych, którzy jeszcze tu na ziemi mogą zmienić swoje życie. Bo jeżeli tego życia nie zmienią, czeka ich wieczne potępienie. I dlatego w wizji fatimskiej pojawia się obraz piekła. Moi drodzy, my wszystkie wynagrodzenia i wszystkie pokuty, które będziemy ponosić, my je będziemy ponosić za ludzi żyjących, których jeszcze mamy szansę uratować i
i uchronić, żeby nie umarli w grzechach ciężkich. Kolejna rzecz, która się pojawia w Fatimie i którą my podejmiemy, to jest post. Post rozumiany jako forma wyrzeczenia i pokuty. O poście wiele nie trzeba mówić, wielu z was ma to przepraktykowane przez ostatni czas Wielkiego Postu 40 dni i do tego wrócimy, żeby znowu docenić tę wartość postu, tam gdzie modlitwa nie wystarcza, trzeba podjąć post i postem walczyć z wszelkim grzechem i wszelkim złem. Kiedyś dzieci z Fatimy wspominały, to też ma zapisane siostra Łucja w swoim dzienniczku, że umówiły się, że ile razy spotkają jakieś biedne dzieci, będą dawały im jedzenie. I siostra Łucja pisze tak: kiedy je tylko zobaczyliśmy, te biedne dzieci, Hiacynta biegła zanieść im nasz cały posiłek dzienny. I to z taką radością, jak gdyby nie odczuwała jego braku. Moi drodzy, to jest to też, o czym wcześniej sobie mówiliśmy, ci z was, którzy chodzili na spotkania o poście. Post, który trzeba podejmować z radością, że to jest nie tylko nasz obowiązek, ale to jest pewien dar, który mogę dać drugiemu człowiekowi, w tym przypadku dla ratowania jego zbawienia i wyproszenia mu jego zbawienia. Tam pięknie Hiacynta to widzi, dzisiaj błogosławiona, że dawała posiłek z taką radością, jakby nigdy nie odczuwała jego braku. Dzieci z Fatimy, jest wiele historii, które pokazują, jak wyglądał post dzieci z Fatimy i przy różnych spotkaniach będziemy do tego wracać. I one rozumiały, szczególnie po tej wizji piekła, rozumiały, że trzeba zrobić wszystko, żeby uchronić człowieka od potępienia. Kolejna rzecz, do której was zaproszę, to jest adoracja Najświętszego Sakramentu. To jest modlitwa, do której wzywa też Matka Boża w Fatimie. Nie tylko modlitwa różańcowa, ale w ogóle Matka Boża mówi o modlitwie. Również tej modlitwie takiej osobistej, takiej w ciszy przed Najświętszym Sakramentem. I myślę, że Fatima i to, czego się podejmujemy, jest dobrą okazją do tego, abyśmy docenili wartość adoracji Najświętszego Sakramentu. W ciszy trwania przed Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Bo dzisiaj taki rodzaj modlitwy chyba też zaczyna nam uciekać. A my, jakby nie patrzeć, coraz bardziej potrzebujemy ciszy, bo w ciszy najbardziej można usłyszeć głos Pana Boga. I moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. To są nasze osobiste wyrzeczenia. Hiacynta kiedyś zapytała, a ofiary jakie mamy ponieść? Franciszek wynalazł od razu sposób złożenia dobrej ofiary. I mówił tak: damy nasz posiłek owcom i złożymy ofiary z jedzenia. W parę minut potem cały nasz posiłek został rozdzielony pomiędzy naszą trzodę. I tak spędziliśmy ten dzień na czczo niczym najsurowszy kartus. Moi drodzy, ja was zachęcam do tego, żebyście już dzisiaj pomyśleli o swoim osobistym wyrzeczeniu. Osobiste wyrzeczenie to znaczy podjąć takie wyrzeczenie, które faktycznie będzie dla was pewnym poświęceniem. Ja nie mogę wam narzucić żadnej formy wyrzeczenia. Wy wiecie najlepiej, co was najbędzie najwięcej kosztowało, które wyrzeczenie. Dla jednych to będzie może ograniczenie związane z jedzeniem. Dla innych może to będzie wyrzeczenie związane z oderwaniem się trochę od telewizora, od komputera, od internetu. Jeszcze dla innych będzie to jest zupełnie inna forma wyrzeczenia. To, co ja chcę, żebyśmy podjęli od dnia dzisiejszego, to jest pewna też forma pracy nad sobą. My tego nie robimy po to, żeby tylko komuś pomóc. Ale to też ma nas doprowadzić do momentu, kiedy dojdziemy i doświadczymy własnego zbawienia. My też potrzebujemy pokutować za swoje grzechy. Czasami te grzechy, które dzisiaj się pojawiają w naszym życiu, ale czasami to są grzechy, które gdzieś tam były w przeszłości, za które jeszcze nie zostało uczynione wynagrodzenie z naszej strony. Dlatego, moi drodzy, szukajcie okazji i bardzo konkretnych postanowień, których będziecie widzieli,
możliwość podjęcia wyrzeczenia. Pomyślcie dzisiaj, i to też jest bardzo ważne, gdy będziemy rozważać siedem grzechów głównych, żeby odkryć swój grzech, żeby odkryć swoją wadę. To też wam później pomoże bardzo przy spowiadaniu się. Ja myślę, że też te nasze spotkania ku temu będą służyły. Żeby podjąć wyrzeczenie, najpierw trzeba odkryć i zobaczyć, z czym ja muszę się zmierzyć i z czym dzisiaj mam problem, z czym dzisiaj sobie nie radzę, co dzisiaj nas przerasta i w czemu dzisiaj i czemu dzisiaj oddaliśmy się w jakąkolwiek niewolę. I wcale, moi drodzy, nie mówimy o jakichś wielkich rzeczach. Czasami najwięcej będą was kosztowały te wyrzeczenia najmniejsze, najdrobniejsze. Ale i te wyrzeczenia, które podejmiecie, ofiarujcie jako wynagrodzenie, jako pokutę za grzechy tych, którzy dzisiaj idą prostą drogą na potępienie. I za każdym razem, gdy będzie wam ciężko, gdy będzie wam trudno, myślcie o tych, których chcecie ratować. Myślcie o tych konkretnych ludziach, za których chcecie pokutować i których chcecie ratować, bo widzicie, jak wygląda ich życie, bo widzicie, jak dawno nie było ich u sakramentu spowiedzi, jak dawno nie było ich w Kościele. I moi drodzy, i ta miłość do tych, których dzisiaj chcemy ratować przez wyrzeczenia, wasze te większe i mniejsze, niech da wam też wewnętrzną mobilizację do tego, żeby te wyrzeczenia podjąć. Żeby to były takie wyrzeczenia, które faktycznie poczujecie, że to kosztuje. Jeżeli coś będzie przychodziło wam za łatwo, to znaczy, że to nie jest żadne wyrzeczenie. Wyrzeczenie musi kosztować. I nie patrzcie na to, czy wam się uda, czy wam się nie uda. To nie o to chodzi. Chodzi o to, co też pytała Matka Boża. Czy my dzisiaj jesteśmy gotowi podjąć się tego dzieła pokuty? I nie pytamy o to, czy nam się uda, czy nie. Ale chodzi o sam fakt tego, czy ja jestem dzisiaj gotowy i mnie dzisiaj stać na to, żeby postawić sobie granice. Tak jak mieliśmy to w przypadku poszczenia i Wielkiego Postu. Sami wiecie najlepiej po sobie, że na początku wydawało się, że to jest niemożliwe, że nie dacie rady przepościć całego dnia. Okazało się, że dacie radę nie jeden dzień. I moi drodzy, dzisiaj, jeżeli okażecie hojne serce wobec Maryi i tego, co ona prosi w Fatimie, i dołączycie do tego miłość do człowieka, którego chcecie ratować, za którego chcecie pokutować, bo on nie będzie pokutował za swoje grzechy, bo on jest zbyt daleko od Boga, bo on jeszcze nie rozumie, że trwa w grzechu, tym bardziej przyjdzie wam większa motywacja do tego, żeby to wyrzeczenie podjąć szczere i prawdziwe. Dzisiaj jest taki problem w świecie, że my raczej chcemy wszystko sobie ułatwiać, a nie utrudniać pewne rzeczy. Wyrzeczenie polega na tym, że sobie czegoś odmówię, że sobie z czegoś zrezygnuję. Nie chodzi o to, żeby siebie gdzieś tam katować wewnętrznie, ale chodzi o to, że wiem, że to jest potrzebne, że to jest potrzebne do ratowania drugiego człowieka. My, drodzy, dzieci z Fatimy, które miały niewiele, to były ubogie dzieci gdzieś tam z wioski, najbiedniejsze, jaka chyba tylko może być. One potrafiły same czasami, mając problem z jedzeniem, jeszcze tego jedzenia sobie odmówić. Dzisiaj, moi drodzy, jest pytanie o to, czego my dzisiaj sobie jesteśmy w stanie odmówić. Na co dzisiaj położyć ducha wyrzeczenia i ofiarności. Nie podejmujcie dzisiaj decyzji jeszcze o wyrzeczeniu. Najpierw przyjrzyjcie się dobrze swojemu życiu, swojemu postępowaniu i dobrze przemyślcie swoje wyrzeczenie. To wyrzeczenie możecie podjąć za tydzień, za miesiąc, za dwa albo za trzy dopiero. Ale ważne, żeby to było naprawdę wyrzeczenie. Pamiętajcie, że my walczymy o rzecz najważniejszą, o zbawienie drugiego człowieka. To jest coś o wiele ważniejszego niż wyproszenie zdrowia czy jakiejkolwiek innej łaski dla człowieka. My walczymy o zbawienie. I nie dziwcie się, że będzie w tym wielka trudność, bo zaczynamy walczyć o to, o co też najbardziej zależy złemu duchowi, żeby strącić nas do piekła, żebyśmy się pogubili w naszych grzechach, co zresztą widzimy, że i tak już się zaczynamy gubić. I my, moi drodzy, musimy temu wyjść naprzeciw. Człowiek jest do uratowania, nie do przekreślenia. Tak samo, jeżeli wy dzisiaj doświadczacie grzechu w swoim życiu, nie trzeba siebie przekreślać. Jest sposób, żeby siebie ratować i my będziemy to robić.
pokutując i czyniąc wyrzeczenie jeden za drugiego. Dalej pierwsze soboty miesiąca. To jest temat, który przejawia się w Fatimie, ale tak naprawdę pierwsze soboty miesiąca dopiero pokazały się w objawieniach w 1925 roku, gdzie Matka Boża dokładnie siostrze Łucję przykazała, co trzeba robić. W Fatimie 13 lipca 1917 roku Matka Boża powiedziała: widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je ratować. Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca, mówi Maryja. Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie. Moi drodzy, my dzisiaj tak naprawdę potrzebujemy tych słów. Potrzebujemy tego, o czym nam mówi Matka Boża. Siostra Łucja mówi, że Najświętsza Maryja obiecała odłożyć bicz wojny na później, jeśli to nabożeństwo będzie praktykowane. Ja chyba nie muszę dzisiaj nikogo z was przekonywać, że bicz wojny nad nami wisi już od paru ładnych lat w tym świecie. Pamiętajcie, że objawienia fatimskie to jest czas pierwszej wojny światowej. Za chwilę będzie druga. I Matka Boża mówi, jeżeli nie będzie pokuty, będzie druga wojna. I się nie pomyliła. Dlatego, że ludzie nie podjęli wyrzeczenia, nie podjęli pokuty. Moi drodzy, nie chodzi też o te wojny między narodami, które dzisiaj widzicie, ale chodzi o wszystkie wojny, które dzieją się między nami ludźmi. Popatrzcie chociażby w swoich rodzinach. Tam czasami jest jedna wielka wojna. Wojna i walka jeden z drugim, przepychanie się i pokazywanie, kto ma rację, kto jest silniejszy. Taką drogą my do niczego nie dojdziemy. Dlatego Fatima to jest również modlitwa o pokój. O pokój na świecie i o pokój w rodzinach i o pokój w swoim sercu. Dlatego to jest po wynagrodzeniu, to jest druga intencja, którą kładę wam na serce. To jest pokój, do którego wzywa Maryja. Trzeba nam uwierzyć, że to, co będziemy robić, to może wyprosić pokój w naszych rodzinach, w naszych domach i na świecie. Ten pokój jest potrzebny, czy ten pokój będzie wtedy, gdy zacznie się moment zrywania z grzechem. My dzisiaj mamy wojny w domu dlatego, że jest grzech, w którym człowiek tkwi. My się nie kłócimy o dobre rzeczy. My się kłócimy o złe rzeczy. O grzech, który jest w człowieku, który jest we mnie. I to dzisiaj nas najbardziej dzieli. I to dzisiaj nas najbardziej krzywdzi. Dlatego tam, gdzie jest alkohol, tam się najbardziej kłócicie. Tam jest najwięcej krzywdy i nienawiści. Tam, gdzie jest jakikolwiek inny grzech nienawiści, zawiści, nieprzebaczenia, złośliwości, tam nie ma pokoju. Tam jest jeden wielki krzyk. Tam jest jedno wielkie krzywdzenie siebie nawzajem. I dzisiaj też o to będziemy się modlić i przez ten czas fatimski o to będziemy prosić, o pokój. I do tego, tej wartości pokoju będziemy wracać przez najbliższe miesiące. Pierwsze soboty miesiąca to są tak naprawdę cztery elementy. Spowiedź święta. To są warunki, które poduje Matka Boża. Spowiedź święta, do której należy przystąpić znowu z intencją zadośćuczynienia. Maryja nie podaje żadnej innej. Nie zadośćuczynienia za zniewagi wobec niepokalanego serca Maryi. Oczywiście ze spowiedzi świętej możemy skorzystać w piątek, w czwartek, w środę, czyli przed pierwszą sobotą. Ważne, abyśmy w dniu pierwszej soboty byli w stanie łaski uświęcającej, czyli bez grzechu ciężkiego i mogli przyjąć komunię świętą wynagradzającą. Moi drodzy, właściwie, żeby obejść pierwszą sobotę miesiąca, musi być przyjęta komunia święta w intencji wynagradzającej, żadnej innej. To jest pierwsza intencja, na którą bardzo zwraca uwagę Matka Boża. Pierwszą sobotę miesiąca, jeżeli chcecie obejść pierwszą sobotę miesiąca, nie należy przyjmować komunii w intencji zdrowia kogoś czy jakiejkolwiek innej intencji. Intencja jest jedna: zadośćuczynienie, wynagrodzenie za grzechy. Druga rzecz, trzecia rzecz po komunii świętej, po spowiedzi, to jest modlitwa różańcowa. Matka Boża mówi, że do pierwszej soboty miesiąca dołączona jest jedna część
modlitwy różańcowej, znowu w jakiej intencji? Wynagradzającej, dla ratowania grzeszników. I teraz Matka Boża mówi, że po każdej tajemnicy należy odmówić modlitwę. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. To jest ta modlitwa, którą doskonale znamy. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że to jest modlitwa, która pochodzi z objawień fatimskich. Kiedyś ta modlitwa, był taki czas, ostatnio wyczytałem w którejś książce, że była trochę zmieniona, bo sądzono, że to jest modlitwa, która dotyczy ratowania dusz czyśćcowych. I dopiero później, gdy została odkryta przez Jana Pawła II, trzecia tajemnica fatimska, zrozumiano, że to nie jest modlitwa za zmarłych, ale to jest modlitwa ratowania tych, którzy dzisiaj żyjąc trwają w grzechu i najbardziej potrzebują Bożego miłosierdzia, żeby z tego grzechu się jeszcze wyrwać przed śmiercią. Dlatego, moi drodzy, gdy będziecie przy każdej okazji odmawiając modlitwę różańcową, odmawiać tę modlitwę po każdej dziesiątce, pamiętajcie, to jest modlitwa wasza za tego człowieka, którego chcecie ratować, za którego wynagradzacie. Matka Boża też mówi o czymś, o czym chyba trochę albo nie wiedzieliśmy, albo zapomnieliśmy, szczerze mówiąc, ja nie wiedziałem. Ja dopiero teraz przy okazji przygotowywania się do tych objawień, tych rozumienia objawień fatimskich wyczytałem, że warunkiem też pierwszych sobót miesiąca jest 15-minutowe rozważanie tajemnic różańcowych. Przed odmówieniem, rozpoczęciem odmawiania różańca należy 15 minut podjąć taką medytację, rozważanie którejś wybranej tajemnicy różańcowej. Moi drodzy, skoro Matka Boża to prosi, ja chciałbym, żebyśmy my przez ten czas najbliższy to praktykowali w pierwsze soboty miesiąca. To 10 grudnia, już wcześniej wspomnianym przeze mnie w objawieniu, w 25 roku, objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem. I tam Maryja mówi: córko moja, spójrz serce moje otoczone cierpieniami, którymi ludzie niewdzięczni przez bluźnierstwa i nienawiści stale ranią. Przynajmniej Ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia dla tych wszystkich, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez 15 minut rozmyślania będą rozmyślać nad tajemnicami różańcowymi, towarzysząc mi w ten sposób w intencji zadośćuczynienia. Moi drodzy, sama Matka Boża mówi o tych 15 minutach rozmyślania przed rozpoczęciem odmówienia różańca w pierwszą sobotę miesiąca. Więc żeby to faktycznie to przeżywanie fatimskich objawień było pełne, musimy do tego wrócić, musimy zacząć o tym mówić, że to też jest prośba Maryi. Moi drodzy, 13 każdego dnia miesiąca będziemy spotykać się na nabożeństwach fatimskich, tak jak to miało miejsce do tej pory. Jeszcze jedna rzecz, to są katechezy. Słyszycie tutaj w tych moich wypowiedziach, że ciągle wracam do 7 grzechów głównych. Mamy pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew i lenistwo. Chciałbym, abyśmy odbyli 7 spotkań, każde spotkanie poświęcone jednemu grzechowi, żebyście zobaczyli, jak te grzechy, jakie inne grzechy z tych głównych grzechów wypływają. My sobie czasami nie zdajemy sprawy, w jakich głębokich grzechach my dzisiaj tkwimy. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, czasami nawet nie wiemy, jak nasz grzech nazwać. I każdy ten grzech, który będziemy omawiać, on też pokaże, że pokaże przede wszystkim potrzebę wynagradzania. I za każdym razem, gdy będziemy się spotykać 13 dnia miesiąca, to spotkanie poświęcimy jednemu z tych grzechów głównych. Żebyście też mieli taki pełny ogląd, że wcale Matka Boża nie przesadza w Fatimie, mówiąc o wizji piekła. Naprawdę dzisiaj grzech jest. I to grzech nieźle zadomowił się między nami. Do tego stopnia, że my dzisiaj nawet już nie potrafimy zobaczyć, że grzeszymy. Dzisiaj mówi się o różnych rzeczach,
ale coraz mniej wiele spraw nazywa się grzechem. Mówimy o słabości człowieka, mówimy o różnych zranieniach i tak dalej. Ale moi drodzy, są sprawy, które trzeba nazwać grzechem. Jak nie będziemy umieli nazywać tego, co jest grzechem w nas, będzie problem spowiedzi. A z czasem zaniknie w ogóle potrzeba spowiedzi, bo po co spowiedź, jak nie ma grzechu? I dlatego będziemy mówić o grzechu, ale nie po to, żeby was zdołować czy siebie zdołować. Będziemy mówić o grzechu, żeby zobaczyć, jak bardzo nam dzisiaj potrzeba pokuty, jak bardzo nam dzisiaj potrzeba czynić wyrzeczenia i brać trochę wiarzmo w swoje ciało, swojego ducha, swoją mowę, swoje myśli, swoje zachowania. Jak my dzisiaj tkwimy w niewoli od różnych i uzależnieniach od różnych rzeczy, od różnych spraw, od ludzi i to wszystko powoduje pycha w nas i chciwość i nieczystość i zazdrość, którą mamy w sobie i nasz gniew i nasze lenistwo, z którego rodzi się też cała masa grzechów. Dzisiaj mamy problem z wieloma sprawami, że czasami narzekamy, nie wiem jak to zmienić. Moi drodzy, my nie wiemy, jak to zmienić, bo jest problem, że my sobie nie uświadamiamy w ogóle, co to za grzech nam się przypałętał do życia. My czasami nazywamy coś grzechem, gdzie tak naprawdę nie tutaj ma swoje źródło i nie w tym kierunku trzeba patrzeć. Bo pewne rzeczy, z którymi dzisiaj mamy problem, one wynikają z czegoś zupełnie innego, niż nam się wydaje. I dlatego my dzisiaj nie walczymy ze źródłem naszego grzechu. My walczymy ze skutkami tylko. A to za mało, dlatego niewiele się zmienia. Dlatego chciałbym, abyśmy sobie pomogli też na tych spotkaniach, mówiąc o grzechu, rozważając te 7 grzechów, żebyście zobaczyli też, jak straszliwymi grzechami są te, w których dzisiaj tkwią nasze dzieci, wasi bliscy, że to naprawdę my mówimy, a co to takiego wielkiego, że mieszkają ze sobą bez ślubu. Moi drodzy, dobrze, że wy się na to oburzacie. Dobrze, że wy się na to nie godzicie, bo to jest grzech, za który trzeba pokutować i z którym trzeba walczyć, żeby też dla ratowania swoich najbliższych. I dobrze, że wy dzisiaj wielu z was się tego podejmie. Tak samo grzechy związane z nieczystością, każdą inną. I z grzechy zazdrości, które powodują, że my się latami, że ludzie latami się do siebie nie odzywają. Czasami własne dzieci do rodziców się nie odzywają latami. Nie odwiedzają się. To jest straszne, co się dzieje w dzisiejszym świecie. My gubimy poczucie grzechu, w ogóle świadomość tego, że robimy coś nie tak. I dobrze, że jeżeli wy będziecie tego świadomi, nie po to, żeby potępiać, ale po to, żeby ratować, żeby pomagać. Wy nie po to zobaczycie pewne rzeczy, żeby mieć taki oręż w ręku do tego, że teraz będziecie mieli prawo potępiać, bo jesteście mądrzejsi o jakieś tam sprawy. Wy będziecie mieli świadomość grzechu po to, żeby tym bardziej widzieć potrzebę modlitwy za takich ludzi, poszczenia za takich ludzi, wynagradzania za ich grzechy, bo oni naprawdę tkwią w strasznych szponach złego ducha i czasami, albo najczęściej nie są w stanie sami się z tego wyrwać. I dlatego będziemy o tym też sobie mówić. Moi drodzy, przez Fatimę, która mnie coraz bardziej zachwyca, Pan Bóg wyciąga nam pomocną dłoń przez Maryję. Siostra Łucja z wielką prostotą poucza wszystkich wątpiących w sens nabożeń z pierwszych sobót miesiąca. Mówi tak, Bóg jest Ojcem i Bóg najlepiej wie, co jest potrzebne dla Jego dzieci. I dlatego siostra Łucja mówi, że Maryja w Fatimie to wszystko nam daje, stawia tak wysoko poprzeczkę, by ułatwić nam drogę dostępu do Boga. To wszystko, czego się podejmiemy, to nie jest dla udręczenia. Wy sobie ułatwiacie drogę dostępu do Boga. Przez to wszystko, co będziemy robić, będziecie mieli prostą drogę na spotkanie z Bogiem, doświadczenie Boga i też doświadczenie takiej matczynej opieki Maryi. Ojciec Święty, kiedyś papież Benedykt XVI, tłumaczył w ten sposób. Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. W tym sensie posłanie nie jest zakończone. Trwa cierpienie Kościoła, mówił papież Benedykt XVI.
i trwa zagrożenie człowieka, a tym samym nie ustaje szukanie odpowiedzi. Dlatego, mówił papież, wciąż aktualna pozostaje wskazówka, którą dała nam Maryja. I także w obecnym utrapieniu, gdy siła zła w najprzeróżniejszych formach grozi zdeptaniem wiary. Także teraz koniecznie potrzebujemy tej odpowiedzi, tej podpowiedzi, którą daje nam Matka Boża w Fatimie. Moi drodzy, dzisiaj też trwa zagrożenie człowieka. Każdy z nas jest zagrożony. Każdy z nas jest zagrożony i zbawienie każdego z nas jest zagrożone. Dlatego tak bardzo musimy się chronić przed grzechem i nie pozwolić, żeby grzech zawładnął nami. Żeśmy też docenili wartość spowiedzi i przebaczenia. Moi drodzy, to jest tyle teorii. Teraz praktyka. To, co będziemy czynić, czego się podejmujemy, chciałbym, abyście to potraktowali jako takie wielkie fatimskie rekolekcje, które się skończą 13 października. To jest kilka miesięcy, kilka tygodni. Cova da Iria, tę nazwę macie wyświetloną na slajdzie, to jest miejsce objawień Matki Bożej pod Fatimą. Ten zwrot dosłownie tłumaczy się jako Dolina Pokoju, bo Maryja przychodzi do nas z przesłaniem pokoju. Dlatego ten czas od maja do października, gdy będziemy świętować setną rocznicę objawień, chciałbym, abyśmy tak nazwali, Dolina Pokoju. I każdego z was, słuchających mnie teraz tutaj, wkrótce słuchających mnie przez internet, zapraszam was do tej Doliny Pokoju. Jakkolwiek dzisiaj jesteście przerażeni swoim życiem, życiem swoich bliskich, jakkolwiek dzisiaj jesteście bezradni wobec grzechu drugiego człowieka, ja wierzę, że ten czas kilku miesięcy, który jest przed nami, razem z Maryją przeżyty, to będzie czas takiej Doliny Pokoju, że każdy z was tego wewnętrznego pokoju doświadczy, dlatego że podejmie walkę ze złem, ale na drodze pokoju, nie kłótnią, nie krzykiem, ale modlitwą, pokutą i wyrzeczeniem. I tak nazwaliśmy, i tak chciałbym, abyśmy nazwali te nasze spotkania. To tu w pokoju i na drodze pokoju będziemy walczyć ze złem. I ta Dolina Pokoju, żeście też wiedzieli, skąd ona ma swoją nazwę i dlaczego tak to się nazywa. I za każdym razem, gdy będziecie innym mówić o tym, co robimy, mówcie i zapraszajcie ich do tej naszej Doliny Pokoju, do tej naszej wspólnej modlitwy, wynagradzania za grzechy własne i innych. I teraz, moi drodzy, jak to będzie wyglądało? Pierwsza podstawowa rzecz. Zamykamy się w takim okresie od 13 maja do 13 października. To jest czas na najbliższego naszego przeżywania Doliny Pokoju. Dlaczego tak jest? Bo 13 maja było pierwsze objawienie, 13 października ostatnie 100 lat temu. I moi drodzy, przez ten czas od maja do października zaproszę was do tego, abyście podjęli jeden dzień postu przez nas wyznaczony, abyście od 13 maja do 13 października jeden dzień, w którym odmówicie cztery części różańca świętego. Ten dzień też my wam wyznaczymy, tak jak to było w czasie Wielkiego Postu. Kolejna rzecz, żeby odpowiedzieć na prośbę Matki Bożej. Od 13 maja do 13 października każdy z was będzie miał jedną godzinę adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji wynagradzającej, żadnej innej. Następna rzecz, zachęcę was i zaproszę do podjęcia dobrowolnego umartwienia i wyrzeczenia. I to jest rzecz, którą musicie sobie wymyśleć sami i wypracować sami, jakie wyrzeczenie chcecie podjąć. I żeby to wyrzeczenie towarzyszyło wam od maja do października, żeby też wypracować pewną rzecz w sobie. My walczymy z grzechem innych, ale my też walczymy ze swoim grzechem w ten sposób. Kolejna rzecz, o którą was poproszę, abyśmy w tym duchu świętowania objawień i tego bycia w Dolinie Pokoju, abyście obeszli 5 pierwszych sobót miesiąca. Mówię to do tych z was, którzy może nie praktykowali tego do tej pory, może dawno już nie obchodzili, bo ci, którzy obchodzicie co miesiąc, to w tym trwajcie. 5 sobót miesiąca,
czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, w październiku będzie ostatnia, piąta sobota miesiąca. I tak jak Matka Boża prosiła, ta pierwsza sobota miesiąca niech będzie związana z uczestnictwem we mszy świętej, modlitwą różańcową, tą odmówieniem jednej części różańca i tę 15-minutową medytacją prowadzoną przeze mnie. Ja wam pomogę i sobie też chcę pomóc, żeby faktycznie tę medytację przeprowadzić tak, jak o to prosiła Matka Boża. Moi drodzy, zrobimy to w ten sposób, że gdy będziecie przychodzić na pierwsze soboty miesiąca, ja was poproszę, żebyście przyszli na wieczorową mszę świętą. Po mszy świętej wieczorowej będziemy wspólnie odmawiać różaniec, ale przed różańcem przeprowadzimy 15-minutową medytację nad wybraną tajemnicą różańcową. I żebyśmy te pierwsze soboty miesiąca przeżywali razem i przeżywali wspólnie, bo mamy jedną intencję wynagradzającą. Kolejna rzecz to jest uczestnictwo 13 każdego dnia miesiąca w nabożeństwach fatimskich. To jest kolejna forma naszych spotkań. 13 dzień każdego miesiąca, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień i październik. Zapraszam was 13 dnia każdego miesiąca na mszę świętą wieczorem o 18. Później jak zawsze jest procesja różańcowa, w czym wielu z was uczestniczy. I po procesji różańcowej 13 każdego dnia miesiąca będą właśnie katechezy o 7 grzechach głównych. I moi drodzy, ja was zapraszam, zachęcam do tego, żeśmy też tych katechez wysłuchiwali. Jeżeli się dobrze liczycie, od maja do października jest 6 spotkań 13 dnia miesiąca. Odpada nam spotkanie majowe, to najbliższe, bo to jest świętowanie wspólne, to miejskie. Więc udamy się do parafii Michała Archanioła. Dlatego potrzebujemy 2 dodatkowych spotkań poza 13 dniem miesiąca, żeby nam wyszło 7. Dlatego dodatkowym będzie terminem naszego spotkania będzie dzień 31 maja. Dlaczego? Bo to jest święto nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. I 31 maja, ja już was dzisiaj zapraszam na to spotkanie, bo wtedy każdy z was, kto podejmie się tego dzieła, za chwilę też poprosimy, będziemy zapisywać chętne osoby. Tutaj członkowie Diakonii Miłosierdzia w tym pomogą. I każdy z was 31 maja, kto zechce się podjąć tego dzieła, otrzyma specjalny obrazek. Obrazek z wyznaczonym dniem waszego postu, dniem waszej modlitwy różańcowej, wtedy, kiedy macie odmówić 4 części różańca. I tam będzie rozpisane wszystko inne, czego podejmiecie się, aby wynagradzać i ratować konkretnych ludzi, których powierzymy w wspólnej modlitwie. I 31 maja to będzie takie nasze święto tak zwanego posłania, tak jak to było na początku Wielkiego Postu, gdzie każdy z was otrzyma ten obrazek i błogosławieństwo na ten czas podjęcia tych wszystkich wyrzeczeń i daru modlitwy i walki z grzechem własnym i innych. Kolejne dodatkowe spotkanie będzie 7 października. To jest Matki Bożej Różańcowej święto. I tam też podejmiemy temat, kolejny temat związany z 7 grzechami głównymi. 7 spotkań, 7 grzechów głównych. 31 maja, gdy spotkamy się na pierwszym spotkaniu, takim już z katechezą, będzie grzech pychy. Od tego zaczniemy. Moi drodzy, to z powodu tych grzechów jesteśmy dzisiaj zmuszani do tego, żeby wynagradzać i czynić pokutę. Moi drodzy, ja wiem, że tego jest dużo, ale to sobie wszystko powoli po kolei poukładamy. Najbliższy czas jest taki, że w sobotę 13 maja spotkajmy się w parafii świętego Michała Archanioła o godzinie 18 na mszy świętej. Tam po tej mszy świętej wyjdzie procesja fatimska, która jak słyszycie dojdzie do nas i u nas będzie koniec. I to jest pierwszy moment, pierwsze nasze takie przeżywanie Doliny Pokoju. Już wtedy, gdy będziecie na mszy świętej, gdy będziecie się modlić na różańcu, wzbudźcie intencję wynagradzania i pokoju.
pokoju w naszych rodzinach, tak jak tutaj wszyscy jesteśmy, z tą świadomością, że modlimy się jeden za drugich. Jak wy nie dajecie rady, jest ktoś, kto podejmie tę modlitwę, nie martwcie się. Jeżeli będziecie czuli, że coś jest ponad wasze siły, nie martwcie się, nie jesteście sami. Będzie ileś dziesiąt ludzi, którzy tak samo będą się modlić i walczyć o waszych bliskich. Będą walczyć o ich zbawienie, o ich ratunek. Nie jesteśmy sami. Dobrze, że jest nas tak dużo, jesteśmy we wspólnocie. Wspólnota to jest to, co będzie też naszą taką dodatkowym atutem w walce z grzechem. Bo zamysłem szatana też jest rozbić człowieka, zburzyć jedność i doprowadzić do wojny. I moi drodzy, w sobotę to będzie pierwsze nasze spotkanie, czyli na mszy świętej w Michale Archaniele, później procesja fatyńska, którą tu zakończymy. Później spotkamy się 31 maja i 31 maja spotkamy się to już tutaj w naszym kościele, w naszym gronie. O 18:00 zapraszam was na mszę świętą. Po mszy świętej będzie pierwsza katecheza o grzechu pychy i wtedy będzie uroczyste posłanie. Każdy z was, kto dzisiaj się zgłosi, zapisze, otrzyma obrazek i tam będziecie mieli wyznaczone i wszystko opisane i wszystkie daty naszych spotkań, co, kiedy i jak. I myślę, że to też nam pomoże, ten obrazek będzie wam też przypominał o tym, że trwamy w czymś ważnym, w czymś potrzebnym. Miejcie świadomość, że wy nie podejmujecie drogi prostej. To będzie trudne, co my robimy. Niektórzy powiedzą, że to jest szaleństwo, że to nie dla nich. Ale moi drodzy, ja to podkreślę jeszcze raz. Naprawdę musimy wyciągnąć najmocniejszą amunicję, jaką mamy z walką z grzechem. Bo to, co się dzisiaj dzieje w świecie, to jest masakra. I dzisiaj grzech panoszy się wszędzie. I musimy sięgnąć po najmocniejsze środki, jakim jest pokuta, wynagrodzenie i przede wszystkim walka z własną słabością. I walka i umiejętność podejmowania wyrzeczeń ku temu, do czego prowadzi nas dzisiaj Jezus i do czego wzywa Matka Boża Fatimska. Ja mam nadzieję, że wy przez ten czas odkryjecie głębię objawień fatimskich. Tam nie chodzi tylko o procesję i noszenie figury. Tam jest kolejne konkretne przesłanie Matki Bożej wzywające do pokuty i wynagrodzenia i walki o zbawienie człowieka. Czy my dzisiaj go potrafimy kochać, czy nie potrafimy kochać? Matka Boża nad tymi ludźmi najbardziej płacze. Ona nie płacze nad nami najbardziej, którzy chorujemy, żyjemy w samotności, że nam starość dokucza. Matka dzisiaj Boża płacze nad tymi, którzy tkwią w grzechu. Tymi, których dzisiaj zbawienie jest zagrożone. To jest prawdziwe zmartwienie i boleść Matki Bożej. I moi drodzy, jeżeli kochamy Matkę Bożą, nie możemy robić czegoś wbrew niej, ale trzeba się wsłuchać mocno, bardzo mocno w objawienia fatimskie. I dlatego to wszystko podejmujemy. Mam nadzieję, że was to nie przeraża, ale jeszcze wewnętrznie motywuje do tego, że tak trzeba. To jest Fatima. To jest konkretne przesłanie, które otrzymały Hyacynta, Franciszek i Łucja. Dwoje z nich dzisiaj jest błogosławionymi. Jest piękny czas, bo 13 maja, jak spotkamy się na pierwszym nabożeństwie majowym, nabożeństwie fatimskim, to będzie dzień kanonizacji Hyacynty i Franciszka. Papież Franciszek ogłosi ich świętymi. I do dzieci fatimskich będziemy często wracać na naszych spotkaniach, w naszych katechezach, przy każdej okazji. To są proste dzieci. Hyacynta, Franciszek długo nie żyły. Bardzo szybko, zaraz po objawieniach umarły. Najdłużej żyła siostra Łucja. Mówimy siostra Łucja, bo została zakonnicą. I to z jej relacji, z jej dzienniczka duchowego najwięcej wiemy o objawieniach fatimskich. Ale dzisiaj coraz więcej ujawnia się dokumentów, odkrywa się dokumentów, których możemy odczytać, jak wyglądały objawienia. Między innymi, sam niedawno to odkryłem, ksiądz, który w tamtym czasie był na parafii w Fatimie, był duchowym opiekunem dzieci fatimskich, dzisiaj sługą Bożym, trwa proces beatyfikacyjny. On pięknie wszystko spisywał o dzieciach fatimskich, o tych wszystkich wydarzeniach, tym wszystkim, co się działo po objawieniach. I to też jest niesamowite źródło wiedzy o Fatimie. I do tego też będziemy nawiązywać, do tego będziemy wracać. I na koniec, moi drodzy, jedna taka rzecz czysto zewnętrzna, która wydaje mi się, że też jest nam potrzebna.
Tam w bocznej kaplicy po mojej prawej stronie, gdzie teraz jest dekoracja Matki Bożej Królowej Polski, tam w tym tygodniu, w piątek, pojawi się dekoracja Matki Bożej Fatimskiej. Będzie tam stała figura Matki Bożej Fatimskiej i cała dekoracja. Będzie wizerunek, obraz dzieci fatimskich w związku z ich kanonizacją i w ogóle, że są wizjonerami w Fatimie. I tam, moi drodzy, będzie takie szczególne miejsce, które ma nam przypominać o tym, że mamy wyjątkową rocznicę objawień fatimskich. Tam, gdy za każdym razem, gdy przyjdziecie do kościoła i spojrzycie w tamtę stronę, przypomnijcie sobie, że trwacie w Dolinie Pokoju. Wracajcie za każdym razem do tego, do czego wzywa nas Maryja i nie spłycajcie tego. Ale patrzcie głęboko na to, czego tak naprawdę dzisiaj Maryja od nas oczekuje, ludzi tego wieku i tych czasów, do czego nas wzywa. I za każdym razem spoglądajcie, ta dekoracja będzie aż do 13 października, non-stop i cały czas. Tam będzie szczególne miejsce poświęcone na ten czas setnej rocznicy objawień fatimskich. Ja mam takie wewnętrzne, głębokie pragnienie i przekonanie, żeby tam również w ten sposób zewnętrzny uczcić Matkę Bożą. Uczcić Matkę Bożą również przez ofiarowanie jej kwiatów, które zawsze będą tam stały żywe i zawsze będą świeże. I tak będzie do 13 października. Ja chciałbym, żebyśmy przez ten zewnętrzny znak też innym pokazali, że Fatima to jest coś dla nas ważnego. Nie tylko względem duchowym, ale również pod względem zewnętrznym. I dlatego ta ciągła i stała dekoracja, ciągłe, żywe, świeże kwiaty, aż do października, one będą świadczyły o tym, że dla nas Fatima jest ważna, że my chcemy w ten sposób też uczcić Matkę Bożą i podziękować jej za ten ratunek, który nam dzisiaj daje przez Fatimę. Dlatego też to będzie między innymi związane z postem. Pamiętacie, że post, jak uczyli ojcowie Kościoła, post zawsze wiązał się, był uświęcany, post uświęcał coś, na przykład jałmużnę. Moi drodzy, to jest moja zachęta, zrobicie jak uważacie, według własnego uznania. Ale ja mam wewnętrzne przekonanie i czucie, że to tak trzeba też. Że do tego naszego daru postu, każdy z was to zechce, będzie można mógł również ofiarować swoją jałmużnę. I tak jak było w Wielkim Poście, te jałmużne składaliście na potrzeby konkretnych ludzi, którym udało nam się pomóc dzięki waszej ofiarności. Przede wszystkim kupując żywność, kupując lekarstwa bardzo wielu ludziom, pomagając naprawdę w bardzo trudnych sytuacjach, żeście mieli też takie przeczucie, że te pieniądze, te wasze ofiary, naprawdę one pomogły konkretnym ludziom. Oni nie muszą wiedzieć, skąd były te pieniądze, ale żeście wy mieli świadomość, że najmniejsza wasza ofiara, ta pieniężna, finansowa, ona naprawdę dała radość wielu ludziom. Ludziom, którzy naprawdę tego potrzebowali. I naprawdę są oni wdzięczni, i oni za was tę modlitwę obiecują, żebyście też mieli świadomość, że to też jest ważne. Nie do końca oni muszą wiedzieć, kto im pomagał z imienia, nazwiska. Tak samo my nie do końca musimy konkretnie wiedzieć, na co to poszło. Ważne, że jest ktoś, kto z tego korzysta w naszego daru serca. I chciałbym, abyśmy podjęli takie dzieło również w tym dziele fatimskim, w Dolinie Pokoju. Tak to sobie wymyśliłem, że za każdym razem, jak będziemy się spotykać pierwsze soboty miesiąca, 13 każdego dnia miesiąca, czy w tych dwóch dodatkowych terminach 31 maja i 7 października, zawsze na koniec spotkania będzie na końcu stał koszyk, w który każdy z was będzie mógł złożyć dobrowolną ofiarę. To będzie forma naszej jałmużny, ale to też będzie nasz dar na kwiaty dla Matki Bożej Fatimskiej tam w kaplicy. I teraz kto z was czuje i chce taki dar złożyć na te kwiaty, nie na byle jakie kwiaty, ale żeby to był konkretny dar i wyraz naszej miłości, to taką możliwość będzie miał za każdym razem, na każdym spotkaniu. To też składam wam jako propozycję. Wszystkie resztę pieniądze zostaną przeznaczone też dla potrzebujących, dla tych, którzy potrzebują tego, biedniejszych, którzy nie mają z różnych powodów. Niekoniecznie jest to ich wina, że się w życiu nie ułożyło pod względem znalezienia pracy czy finansowym.
ale niech to też będzie taka nasza forma wyrzeczenia i poświęcenia i Matce Bożej. To jest to, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć. Przemódlcie to w domu sobie na spokojnie, przemyślcie, żebyście sami jakby doświadczyli tego spotkania z Maryją, czego ona od was dzisiaj oczekuje. To jest dopiero jakoś tam wierzchołek góry lodowej, jeżeli chodzi o Fatimę. Będziemy to odkrywać na każdym spotkaniu. Ale też wy sami poczujcie to takie osobiste spotkanie z Fatimą, z Maryją, za każdym razem, gdy będziecie na nią spoglądali, czy tu w figurze, czy przy każdej innej okazji. Teraz na końcu członkowie Diakonii Miłosierdzia tam będą zapisywać, kto z was zechce się podjąć tego, trwać w tym, być w tym, to bardzo was serdecznie zapraszam. Potrzeba waszej modlitwy, potrzeba waszego wyrzeczenia, potrzeba waszej obecności. Zachęcajcie, zapraszajcie innych, których tu jeszcze dzisiaj nie ma, którzy może nie wiedzą jeszcze, o co chodzi, wy im tłumaczcie, przekazujcie to, co sami dzisiaj usłyszeliście i do czego wy się dzisiaj podejmujecie, do czego się zobowiązujecie. Zapraszam 13 maja na nabożeństwo fatimskie do Michała Archanioła, później do nas, koniec procesji, i 31 maja spotykamy się wszyscy tutaj po mszy świętej na naszym takim pierwszym spotkaniu już oficjalnym w Dolinie Pokoju, kiedy otrzymacie obrazki, posłanie i błogosławieństwo na ten czas. Pomódlmy się na koniec, zawierzając te wszystkie nasze dobre intencje, dobre pragnienia Maryi, Matce Bożej Fatimskiej. Po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Matko Boża Fatimska, błogosławiony Franciszku, błogosławiona Hiacynto, święty Janie Pawle II, Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w pokoju Chrystusa.